Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii Ori and the Blind Forest. Ostatnio, słuchajcie, przysiadłam i słuchajcie, udało mi się wymaksować już całe drzewko umiejętności, a zarazem też udało mi się wymaksować praktycznie całą mapę. No nie biorę pod uwagę, słuchajcie, tych opuszczonych ruin, one mnie naprawdę tak strasznie bolą, bo po pierwsze nie będę miała achievementu za zwiedzenie całej mapy, po drugie nie będę miała achievementu za wszystkie komórki życia i energii. I po trzecie nie będę miała wszystkich odkrytych sekretów na mapie, więc te trzy rzeczy mnie straszliwie bolą przez jedne ruiny. To powinno być jakoś oznaczone, że nie można tam już wrócić, nie? Czy coś. I tak, i spodziewałam się, słuchajcie, że to może być już ostatni odcinek z tej serii, bowiem wchodzimy do ostatniej lokacji, mianowicie do Góry Horu. Ale ktoś mi napisał, żebym sobie przejrzała, jak ta lokacja 5/60 wygląda. Że lepiej byłoby, gdybym to wiedziała. No i powiem wam, że jeżeli uda nam się to zamknąć w dwóch odcinkach, to będzie fajnie. Dobra, tutaj się dopiszę. No nie tu chciałam, żebyś to zrobiło. Dziękuję. Możesz mi tu buśnąć? Ale dlaczego mi tego nie rozwaliłeś? Ale fajnie. Dobra, nie będę się bawić. Ale tak właściwie... A, tutaj mam kolegę. Chodź, chodź kolega. Ej no, ale kolega miał to... rozjumać. A ja tu na razie się na koledze ładnie bawię. Tak, i kolega się jeszcze zbloczył. Czekajcie, może mi się go uda. Nie, nie udało się. I jeszcze się popsuł, no. Czekajcie, ja się muszę pozbyć tego światełka, jeżeli się da, a zapewne się da. Spadaj. Nie rozbiło się. Mam przekonanie, że się rozbije. No spadać. Dobra, nie wejdę tam, tu trudno. Opuszczonych ruin też nie mam całych. Jakoś przeboleję. Co, tutaj mogę tak? Tak, mogę. Sorry, jestem stworzenie ciekawskie. A mogę tu wejść. A widzicie, tu jest skałka. A ja chciałam zwierzątkiem to rozwalać, no. No, jeszcze tak na dobrą sprawę tutaj mogłabym wleźć. Więc może się zapiszę i spróbujemy. No to nie jest nic koniecznego, no ale... Dobre i to. A jeszcze laserowiec, nie, 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 nie chcę laserowca. Ale mamy kolejną komórkę. Musiał mnie pacnąć. I teraz tu na dół możemy zleść. Jak tak dalej będę grała, to serio, tą serię zamkniemy za 3 odcinki. Nie rób tak. Nie rób tak, bo nie wiadomo, jakie tu dziadostwo się kryje. Coś mi się wydaje, że ta woda nie jest zdatna do pływania. Tam się będę musiała dostać. Madziu, a dlaczego ty się nie zapisała wcześniej? Mnie to tak intryguje. Dobra, zapiszę się przynajmniej tu. No tak, wiecie co, gdybym ja wiedziała, że tutaj będę miała 3 punkty tak od ręki, to bym chyba, słuchajcie, nie ganiała po
całej mapie jak spiło, nie wiadomo ile, tak jak ja robiłam. Teraz jeszcze kwestia tu się dostania. A zapomniałam, że tu były te. Ała! Dobra, dopiszę się tu. Mówi, że... No właśnie. Oj, dobra, Lesia. Ten kolega to tylko przeszkadzający. Myślałam, że coś sensowniejszego będzie robił. Dobra, czyli... Tak, gęsty las też na stóweczkę zrobiony. Jestem zadowolona, możemy wracać. No, dlatego całą mapę maksowałam. To wchodzimy. Aj, coś podejrzewam, że ja tą walkę zapamiętam do końca życia. A, ławoda. Dlaczego? Po pierwsze, zapamiętam tą walkę do końca życia. Po drugie, niekoniecznie mi się ona spodoba. Aha, na tym stać nie mogę. A, jestem. Dobra. Tylko 145 śmierci mam, więc nie jest tak źle, co? Tak, stań tak bliziutko, ale spokojnie. A ja podejrzewam, że ja się tutaj będę zapisywała co sekundę. Oła, nie strzelaj! Gdzieś tędy muszę przejść. Mogę się zapisać? Mogę, dziękuję. Teraz tam. Czekajcie, tak to mi znikło. Mógłby mi ktoś powiedzieć w ogóle, w które miejsce ja mam się dowindować? No, ja jestem tu, w Górze Choru, nie? Chyba dalej na górę. Ważne, że się zapisałam. Nie, przez to lewo chyba mogę. Nie mogę. Więc tu? No to by wychodziło. Weź stąd spadaj, kulek. Ej, no ale nie mam tego. Keystone'a. Nic, ważne, że mogę się zapisać, zdrowie zregenerować.
Podejrzewam, że dalej na górę. Chyba tutaj miałam być, nie? Wejść. O, Naru! Łeberek! Jejku, oni są tacy kochani! Dobra, my jesteśmy gdzieś tu. Mamy pełne zdrowie. Nie wiem, po co ja się tu przyczepiłam, ale dobra, wasz wisze. Tutaj to będzie mi spadało znowu chyba też. A nie w lawę! Może to jest naprawdę gra dla cierpliwych. To dla takich super, super. Tak, popnij mnie jeszcze na kolce, dzięki. Szkoda, że tam, gdzie się czepiam, nie mogę sobie... Ej! To nie było milutkie. Szkoda, że tu nie mogę się zapisać. To jest trudno. Tak, zwłaszcza jak się... Okej. Okay. Fart. Mega fart. O! Jak miło, że to mamy. Będzie chociaż jeden achievement, który chciałam. Może teraz gdzieś tam. Nie, to. Okej, trzeba po prostu przywalić. Nie plum. Jakie ładne niebieściutki się zrobiło. Czyli jak tu się nam zamknęło, teraz tam mamy wleść, tak? Jejku, ta gra mnie nauczyła, że tam, gdzie nie przypuszczasz, że możesz wleść, to na pewno coś jest. Ile już mam tego? Ja tylko po jednym, mi brakuje, ja chcę wszystkie. Złapmy je wszystkie. Czy jak to tam szło? Może byśmy się tak zapisali, tak wiecie, profilaktycznie. Teraz, bo tu pewnie tamten będzie spadał. A jak? No ale tu się Ori nie bi. Ciuch na górę. Nie, tam już nic nie będzie, dobra. Więc tu mamy wszystko. O, tutaj był ten touchstone. Tam ja chcę. Ała, ale nie tak brutalnie. Wow. Wiecie co, chyba jednak będą jeszcze dwa odcinki z tej gry. Dobra, dopisz. Tylko tu na górze też to... Ej, oddaj. Może wróćmy tu na górę, będziemy tak szli, wiecie. O. Może się zachciało.
Ej, daj mnie, że chwilę spokoju. Ten, kto do tej gry dodał latanie, był naprawdę geniuszem. Dobra. Tam, potem, potem. Teraz pytanie, jak to zrobić? Dobra, mam koncepcję. Dobra, koncepcja wyszła. Pół koncepcji się zapisze. Znaczy pół mózgu. I ciuciam. Tylko raz? Przypomnę, że tak trzy razy się tłucza. Tak, kolejne jeszcze niżej zamknięte. Myśmy zamknęli teraz to chyba, bo wcześniej zamknęliśmy to. Dobra, przelezie się tu. Tu będzie prościej. Już myślałam, że pluć będzie dziadu. Patrzę, czy tu nie ma coś ukrytego, ale nie wydaje mi się. A, teraz ten, co go nie lubię. Spodoj. Może jakbyście mnie tu skrzywdzili. Tak, i prosto w lawę, no. Co innego genialniejszego można sobie zrobić? W lawę sobie skoczyć, no bo co, tak żyć. Nie, nie wchodź, wyjdź. Ja chcę wół, żeby do góry się wybić. No, dziękuję. Tu było tak i... Nie na sam dół, proszę, nie! Gdzie wylądowałam? W sumie tu gdzie chciałam. Ale łomot to był niezły. Tam byłam. Jak nie patrzeć, czy chcę, czy nie chcę tu. Okej. Nie ukryłam, że orientuję się 5/60, co trzeba w danych lokacjach zrobić. Jak w pobliżu wrogów. Ale z wykonaniem w tych lokacjach to już inna bajka. Okej. Tu się piszemy. Ale powiem wam, że gdyby nie to, że kazaliście mi właśnie sobie ogarnąć trochę te lokacje, to byłaby naprawdę masakra. Zaraz, bo nie wiem, czy ja chcę już teraz go rozbijać, czy później. Dobra, powiedzmy, że teraz. Dobra, zanim tamtego rozgrzmosa, sobie tutaj się zapiszę. Myślę,
że to będzie... A tamten na górze został. A. Dobra, nie wiem jak ja to zrobiłam. Ale żyję. Dobra. Tamten się rozgrzmocił, został ten. Jak ty jeszcze żyjesz? Dobra, muszę się tutaj zapisać, bo mi zdrowie nie starczy na niego. Przepraszam, jakim cudem żyją wszystkie? Powiedzcie, że to jest żart. I po prostu... Nie, to nie jest żart. One się mi wszystkie zrespełniły jakimś cudem. Ale nie, otworzyło się. Dobra, super. O. Okej, nic mi się nie stało. Powiedzmy, że tutaj znajdziek nie powinno być. Tu wychodź. Tu się dopisz. Teraz pójdziemy tu. Ten glut mógłby mi tam na ten mój schodek nie kapać. Ała, nie tu. Nie, tu mnie nie było, prawda? Zdecydowanie mnie tu nie było. To jest niebezpieczne miejsce, nie przesadzaj. Widziałeś niebezpieczne miejsce. O, kulka mamy. Po co ja się o to obijam, to nie wiem. Dobra, wiecie co? Ja to przeczekam jeszcze raz, aż on się obróci. Dopiero to zrzucimy. Dokładnie tak. Jest. Bałam się, że mnie steguje. Dobra, i kolejna zetkana. Tylko pytanie właśnie, czy ja tu czegoś nie mam. Nie, tu chyba już nic dla mnie nie ma. No wychodź. To teraz co? Tu idziemy? Nie wiem, czy mi się to podoba. No dobra. W sumie za wiele do gadania też tam nie mamy. Spadaj. No, łap się łap. Dobra. Znowu przeciwnicy. W sumie brakuje mi powoli troszkę przeciwników, więc nie narzekam. No zgiń. To mam nadzieję, na mnie spadać nie będzie. Się dopiszę, bo mi
Zdrowia tu brakuje. Puść się tego! Tak ci się spodobało, że musiałeś potrzymać, prawda? Sobie skoczyłam, wiecie, bo mi się nudziło. Nie, no musimy tam na górę się dostać. Przynajmniej mi się tak wydaje, że... No, tak... Tak nie do końca to miało wyglądać. Się przykaturlałam. Dobra, troszkę zdrowia mi potrzeba. A, zapominam, że mam tylko potrójny skok, a chcę dalej skakać. My tego nie przeżyjemy, bo mam tylko połówkę zdrowia. Tak. Chyba tutaj w tym wypadku maksymalne zdrowie u mnie to podstawa. Ej no! Co ja zrobiłam? Dobra, to wyszło. Teraz tu. I z jednym zdrowiem, no jasne. Cieszę się, że moja więź duchowa jest gotowa, ale czy ona mogłaby być gotowa w bardziej adekwatnym miejscu niż to? Mogę? Dzięki Bogu mogę. Nie, tego się już nie łap. Czekajcie, bo kulek jeden został, niech nie będzie smutny. Tak patrzę, bo brakuje mi tych dwóch, wiecie, ostatnich kulek i chciałabym je znaleźć. Jako my jeszcze przez to miejsce będziemy musieli wrócić. A my nawet połowy tej góry nie zrobiliśmy dzisiaj. A już powinnam kończyć odcinek, jak stąd wyjdziemy. Tak, tu kolejne. To czekajcie. Zostanie nam raz, dwa, trzy. Nie, zaraz. To będzie raz. Tu będzie dwa. Tu. 3 i tu jeszcze 4. Myślę, słuchajcie, że no my i tak to... Jejku, przestraszyłam się, że mnie to zje. My to zdecydowanie zrobimy w kolejnym odcinku. I mam nadzieję, że... O, dzień dobry. Że uda mi się to na tyle, że... Od razu też nagramy zakończenie. Nie wiem, czemu byłam przekonana, że to mnie będzie parzyć. Dzięki.
rozładuj, bo... Jak widać, potrzebuję i to nader. Czekajcie, może zrobimy tak. A. To w sumie wyszło nawet ładnie. Tylko troszkę oberwaliśmy. Zrobimy tak, tu się zapiszemy, się zregeneruje. Wyłazimy. I tutaj nam się zregeneruje i też się zapiszemy. Dobra, słuchajcie, będę kończyła ten odcinek, bo żeby on nie był zbytnio przedługi. Więc w kolejnym, mam nadzieję, uda nam się tutaj to wszystko już ogarnąć i zobaczymy zakończenie gry. No, mówiliście, słuchajcie, że ta lokacja jest najtrudniejsza. Powiem wam, że ona wymaga tyle o ile zręczności, bo na przykład te ruiny bardziej mi przeszkadzały. Z racji, że tam było całkiem zmienione sterowanie. A tutaj jest nawet jeszcze spoko, jeszcze mi nie przeszkadza. Więc dobra, ja się żegnam z wami, dziękuję wam serdecznie za wszystkie rady dotyczące tej gry. Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku, tak więc trzymajcie się, no i cześć!